Cieszę się też, że spotykamy się dzisiaj właśnie w dniu, w Światowym Dniu Chorego i w tym szczególnym miejscu, jakim bez wątpienia jest Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Hospicjum, które myślę powstało z takiej szczególnej wrażliwości, z poczucia odpowiedzialności za losy nieuleczalnie chorych dzieci, ale przede wszystkim z takiego przekonania, że chore dziecko najlepiej czuje się w domu wśród bliskich. Taki ośrodek i terapii, i diagnozy przede wszystkim perinatalnej jest chwałą medycyny. Padło tu słowo medycyna jutra, ale medycyna jutra musi być medycyną profetyczną. Co to znaczy? To znaczy widzieć daleko, widzieć szeroko, widzieć wszystko jednocześnie. I taka medycyna tu się realizuje, która przede wszystkim pokazuje niesłychaną wartość ludzkiego życia w jego najbardziej skrajnych granicach istnienia. Profesor Julian Aleksandrowicz w książce U progu medycyny jutra napisał, że każdy człowiek powinien być wychowywany i przygotowywany do odejścia. Jego postawa wobec śmierci własnej tak czy inaczej jest miarą i wyrazem jego kultury oraz dojrzałości życiowej. Ludzie z pewnością mogliby być dla siebie życzliwsi, gdyby umieli na siebie spojrzeć przez pryzmat nieuchronnego przemijania. Żeby dzieci trafiły pod opiekę hospicyjną, to po pierwsze potrzebne jest pewne rozpoznanie, że choroba jest rzeczywiście nieuleczalna. Do tego nie wystarczy mędrca, szkiełko i oko. Do tego potrzebna jest głęboka wiedza, potrzebny jest sprzęt i potrzebne jest wzajemne zaufanie i świadomość tego, że nie popełniamy błędu. To znaczy, że nie pozbawiamy leczenia kogoś, kto tego leczenia nadal potrzebuje. To dobrze, że chorzy są wśród nas, że są w ogóle ludzie, którzy potrzebują pomocy. Ci, którzy marzą o wspaniałym świecie, w którym nie ma cierpiących ludzi, myślę, że nie zdają sobie sprawy, jak wiele ci cierpiący dają innym, nawet nie bardzo będąc tego świadomymi. Chciałem wręczyć założycielom taki dyplom za profesjonalną i pełną oddania posługę wobec dzieci oraz towarzyszenie rodzicom w doświadczeniu choroby i żałoby za nowatorskie rozwiązania w dziedzinie profilaktyki i leczenia perinatalnego właśnie Warszawskiemu Hospicjum dla Dzieci przy Agatowej 10 w Warszawie, medal diecezji warszawsko-praskiej.